Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, witam naszego gościa, pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego, Centryści Ireneusza Rasia, Porozumienie bez Jarosława Gowina, do tego wszystkiego były prezydent Bronisław Komorowski, no i rzecz jasna jeszcze jest kwestia Szymona Hołowni i jego Polski 2050. Witam panią poseł, witam państwa. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, gratuluję dobrej pamięci i wyuczenia nazwy. No, trenowałem, ale postanowiłem nie zamykać swej pamięci, bo to nie wiadomo, czy to się jeszcze gdzieś tam dalej nie rozbuduje. A propos Szymona Hołowni, przed świętami gruchnęła informacja, że nawet prostego oświadczenia do komisji wyborczej nie potrafią skierować, tej państwowej komisji wyborczej, która przed laty, chyba rok 2012-13, na szkoły do Moskwy jeździła, tak na marginesie. Każda partia, każde ugrupowanie odpowiada za swoje finanse i za prawidłowość rozliczenia. Skoro coś tam jest nie tak w tym oświadczeniu, skoro zostało zakwestionowane, to widocznie będą pewnie wyjaśniali i poprawiali, jeżeli są jakieś nieścisłości. No to pani poseł, ja tak nie, żebym się doszukiwał drugiego dna, ale od razu zapytam. Jak ktoś nie potrafi swojego oświadczenia złożyć, powiedzmy takiego zeznania do Urzędu Skarbowego, w tym wypadku do Państwowej Komisji Wyborczej, to jak taka formacja ma się zająć pieniędzmi państwa, w tym moimi czy pani poseł Nowogórskiej? To znaczy, że jeszcze trochę musi się nauczyć albo posłuchać mądrzejszych, jeżeli chcą doradzać. Polskie Stronnictwo Ludowe ma dużą wiedzę i duże doświadczenie, więc jeżeli tylko będą chcieli nas posłuchać, na pewno doradzimy. No to chcą was słuchać, czy nie chcą was słuchać? Jak to jest z tym słuchaniem? Wie pan, można mówić i wydawać się człowiekowi wtedy może, że ktoś słucha, a może się okazać, że w ogóle się jest niesłuchany, więc tak naprawdę czas pokaże, jak to z tym słuchaniem jest. Natomiast rzeczywiście ja życzę panu Szymonowi Hołowni i ugrupowaniu Polska 2050, żeby rzeczywiście dokonali stosownych wyjaśnień, jeżeli to oświadczenie jest nie w porządku. I mam nadzieję, że wszystkie działania, które są związane z tym faktem, będą utrzymane. No bo gdyby się okazało, że to finansowanie będzie zakwestionowane, to wtedy to jest poważny problem dla funkcjonowania ugrupowania politycznego. Znaczy oni tam finansowania Polska 2050 żadnego zdaje się nie mieli, ale chodzi bardziej o to, że na przykład tak jak swojego czasu Wiosna, to też z tego słynęła, że organizowała chociażby tam manifestacje polityczne, happeningi, spędy i tak dalej. No i ponoć robili to za darmo, nic ich to nie kosztowało, nawet za dojazd, przyjazd, za mikrofon, za nic nie płacili. Przychód zero, dochód zero, wydatki zero. Ot cała filozofia. No przecież to jest nierealne. No, wie pan, trudno mi wrzucać kamyk nie do swojego ogródka, bo naprawdę ja nie wiem, jak wyglądają finanse partii Polska 2050, bo to nie jest moja sprawa. No nie wyglądają, bo nie mają żadnych pieniędzy, to są niezwykle szczęśliwi ludzie. No to tym bardziej, jeżeli taka sytuacja jest, tak jak pan redaktor mówi, to tym prościej będzie im to oświadczenie wyprostować i stosowne dokumenty prawidłowe złożyć, tak jak sobie życzy Państwowa Komisja Wyborcza. Były prezydent Bronisław Komorowski, któremu bliżej teraz do PSL-u, aniżeli do Platformy Obywatelskiej, bo jak twierdzi, to już nie jest jego partia, twierdzi, że KPO będzie dopiero z chwilą, kiedy PiS odejdzie od władzy. Czy to oznacza, że 11 stycznia niepotrzebnie będzie to KPO w ogóle w Sejmie omawiane? To jest taka gra pozorów i rzeczywiście wszyscy ludzie byli czy obecni Platformy Obywatelskiej mają świadomość tego, że jest to próba wyrugowania polskiego rządu, żeby nie powiedzieć inaczej? Panie redaktorze, i ja, i moje ugrupowanie uważa, że tam, gdzie zaczyna się interes państwa, tam kończy się interes partii politycznej. I ja głęboko wierzę, że rzeczywiście środki z Krajowego Programu Odbudowy do Polski dotrą, bo są Polsce bardzo potrzebne po to, żeby odbudować gospodarkę i utrzymać poziom inwestycyjny, który jest bardzo ważny, bo to jest motor napędowy tego wszystkiego, co nam daje możliwości rozwoju. Mhm. Krótko, zwięźle, niezwykle treściwie. No to idziemy dalej w tym wywiadzie z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim dla Interi. Pan prezydent mówi już o wyborach parlamentarnych, tych nadchodzących w 2023 roku i używa wielu takich ciekawych sformułowań. Na przykład...
Obawiam się, że to będzie festiwal populizmu i obietnic bez pokrycia. Przecież PiS dwukrotnie wygrał w ten sposób wybory. Skuteczna wyborczo okazała się również kampania kłamstw, oszczerstw i insynuacji wobec konkurentów. Uwaga! Dzisiejsza opozycja również stanie więc przed pokusą naśladowania zwycięskich kampanii PiS. Czy tak rzeczywiście jest? Czy tak rzeczywiście będzie? Pan co, jak pana słuchałam, panie redaktorze, to mi tak przyszła na myśl taka pewna dygresja, można powiedzieć. Widział pan kiedyś to kowanie głuszców? One się wtedy tak puszą, pokazują piękne pióra, pokazują się z prawa, z lewa i podobnie rzecz ma się w czasie prowadzenia kampanii wyborczych. Każdy pręży muskuły, każdy pokazuje, jakie te muskuły Boże, ma. Boże, a ja przez moment myślałem, że pani powie, że ja się tak puszyłem, jak ten głuszec, czytając, interpretując słowa prezydenta Komorowskiego. Ale tak poważnie, panie redaktorze, to rzeczywiście każda kampania wyborcza to są swoiste igrzyska i tutaj rzeczywiście wygrywa ten, kto potrafi lepiej dotrzeć do swoich wyborców. Natomiast drugą kwestią jest to, jakie te obietnice są, czy one są realne i czy możliwe do spełnienia. To już tutaj troszkę uczciwości musi się wkraść. No tak, ale prawda jest taka, że w takim razie pan prezydent były Bronisław Komorowski to tak trochę nieuczciwie. Bo mówię o populizmie, populizmie. No, na przykład weźmy taką kwestię 500+. To miała być kiełbacha wyborcza. Finalnie to nie był populizm, bo to, co obiecane, zostało dane, prawda? 13. Emerytura, 14. emerytura. To tak się zastanawiam, co było tym populizmem. No to dlatego właśnie, tak jak mówimy o chociażby nawet o oświadczeniu 500+, no to Polskie Stronnictwo Ludowe chyba jako jedyne z opozycji podniosło za tym rozwiązaniem rękę, bo uważamy, że wszystko to, co dotyczy obywateli i służy ich rozwojowi i pomaga w codziennym życiu, jest ważne i godne poparcia. I tutaj, wie pan, jakby mnie pan zapytał, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, to bym się mogła do tego odnosić. No to bardzo proszę, tak to pytam panią, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz? No Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że w momencie, kiedy kończymy swoją kampanię i wchodzimy w tryb obecnej kadencji Sejmu, to rozpoczynamy swoją pracę od samego początku, rzetelnie do samego końca. Nie w momencie przed, kiedy zaczyna się kampania wyborcza, tylko pracujemy rzetelnie cały czas. Wielokrotnie pokazaliśmy, panie redaktorze, że pomimo, że jesteśmy w opozycji, to potrafimy się zachować odpowiedzialnie i w sprawach ważnych dla państwa zachowujemy się godnie i podnosimy za dobrymi rozwiązaniami rękę. I tutaj rzeczywiście staramy się w tym kierunku iść i mówić uczciwie o pewnych sprawach. Natomiast nie osądzam tego, co powiedział, ani nie chcę też oceniać, panie redaktorze, to, co powiedział pan prezydent Bronisław Komorowski, bo ja pana Bronisława Komorowskiego nie znam. Ja znam Władysława Kosiniaka-Kamysza i mnie interesuje to, co on mówi, bo to, co on mówi, dotyczy również mnie samej, bo ja jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani poseł, ale o mały włos może się okazać, że Bronisław Komorowski też deklarację wstąpienia do PSL-u podpisze. Przypomnę, jak przystąpi pani, do Polskiego Stronnictwa Ludowego, to wtedy będziemy rozmawiać. Pani go poznawała, rozumiem. Tak natomiast jest. Wie pani, rok 2015, jak sięgam pamięcią, mą krótką, acz wybiórczą, to zdaje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe udzieliło poparcia właśnie Bronisławowi Komorowskiemu, który startował w wyborach o reelekcję na prezydenta RP. No, tak było. No. Rzeczywiście tak było. Czyli jednak znany człowiek PSL-owi. Ale musi pan wiedzieć, że każdy dobry taktyk, również ten, który zajmuje się polityką, musi zawierać sojusze. Tak jak teraz Zjednoczona Prawica zawarła sojusz na przykład ze Zbigniewem Ziobrą i prowadzą swoje działania, realizując określone założenia polityczne, tak również i my wtedy, kiedy była kampania wyborcza i były udzielane poparcia, to i my wtedy poparliśmy w ramach sojuszów właśnie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. No tak, tylko na przykład różnica między PSL-em a Platformą, a Solidarną Polską a PiS-em polega na tym, że gdybyśmy szukali ideologicznej przestrzeni i płaszczyzny do tego porozumienia, to wyjdzie na to, że najbliżej PSL-owi z Solidarną Polską do PiS-u, bo patrząc ideologicznie czy też w ogóle emocjonalnie na Polskie Stronnictwo Ludowe, to wam z Platformą już od samego początku było nie po drodze. No muszę panu powiedzieć, że jak obserwuję wszystko to, co dzieje się na arenie i scenie naszej Polski politycznej, również w sprawach światopoglądowych, sprawach ważnych dla obywateli, które dotyczą i wyznania, i przekonań różnych, to rzeczywiście ma pan rację, bo my od wielu lat, w zasadzie od samego początku w sprawach wiary, w sprawach światopoglądowych mamy swoje
określone stanowisko i nie zamierzamy tego zmieniać. Więc rzeczywiście tutaj bardzo się różnimy i tu pewnie ma pan rację, że pod tym względem jest nam bliżej do Solidarnej Polski i do samego PiSu. I tu też tego nie ukrywamy, wielokrotnie o tym rozmawiamy. Zresztą kiedy idziemy na spotkania w różne miejsca na terenie kraju, spotykamy się z wyborcami, to pytają o różne rzeczy, również o sprawy światopoglądowe. I my tutaj mamy jasne i niezmienne stanowisko w tych kwestiach, panie redaktorze, i to jest również nasza tożsamość, czy nasz znak rozpoznawalny jako Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiedziałbym amen. Idziemy dalej. Wszystko wskazuje na to i oby nie zaperzyć, ja w niemalowane odpukam, chociaż głowa będzie lepsza na to. Wszystko wskazuje na to, że cudem boskim i nie tylko uda się odkupić spółkę PKP Energetyka z rąk amerykańskiego funduszu. Czyli nie będzie tak, że na przykład ktoś z zewnątrz powie, no to gasimy światło i kolej leży i kwicza, właściwie stoi, nie leży, bo jakiś mądry w 2015 roku, to był taki ostatni rzut na taśmę, sprzedał tę spółeczkę, po prostu chcąc tylko i wyłącznie ściągnąć kasę do budżetu. No, większej głupoty to ja w swoim życiu nie widziałem, a pani? Powiem panu tak, panie redaktorze, że zresztą wielokrotnie o tym z panem rozmawiałam, że ja mam swoje utarte przekonania i nie zmienię ich, choćby nie wiem co. Uważam, że sprawy strategiczne, które dotyczą interesu państwa i bezpieczeństwa obywateli, powinny być w rękach narodowych. I to jest moje zdanie i ja tego zdania po prostu nie zmienię. Mm-hmm. Czy w takim razie powinno dochodzić do tej repolonizacji innych spółek posprzedawanych? Jeżeli będzie to ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju, to tak powinno się dziać. Mm-hmm. No to teraz mamy taką sytuację, że uzurpujący sobie prawo do tego, że jako lider największej partii opozycyjnej powinien być premierem. I nie mam tu na myśli Kosiniaka-Kamysza, na razie przynajmniej. A szkoda, bo byłby bardzo wartościowym premierem. Ale wie pani, ja coś czuję w kościach, że jeżeli by doszło do takiej koalicji, to chyba on będzie takim czarnym koniem tego rządu, o ile nie będzie premierem. Tak czuję jakoś, ponieważ na przykład z sondaży tych ostatnich wychodzi na to, że nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej nie chcą Donalda Tuska jako premiera. A teza no jest taka... To tym bardziej Władysław Kosiniak-Kamysz ma dużą szansę. A teza jest taka lansowana, że lider zwycięskiego ugrupowania opozycyjnego powinien być premierem. No ale dobra, zostawiamy to. Ale musi być akceptowany przez wszystkie strony i to jest problem. No właśnie, bo tych koalicjantów, no jak dobrze liczę, to będzie, zdaje się, 5 do jednego tortu, nie? To się okaże, panie redaktorze. Czasem rzeczywistość powyborcza jest nieubłagana i tak naprawdę my sobie możemy planować różne rzeczy i próbować układać różne scenariusze, natomiast to wybory tak naprawdę, ich wyborcy rozstrzygną, co tak naprawdę będzie działo się jesienią przyszłego roku. No jest jeszcze zawsze później roku. Pani poseł matematyka, królowa nauk, no, która to, mówi to o tym, że łatwiej... I rachunek prawdopodobieństwa, panie redaktorze, Ja bym aż tak daleko nie szedł, bo już nie będę nie wiedział, o czym rozmawiamy i czułbym się wtedy jak Alicja w Krainie Czarów, ale do prostszego działania bym doszedł. Do dzielenia. Łatwiej się dzieli, dajmy na to, przez 2, aniżeli przez 5, nieprawdaż? No, pewnie tak. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia. Wie pan, jeżeli są tak ogromne różnice, które nie potrafią połączyć pewnych środowisk, to wtedy się może okazać, że nie będzie piątki, tylko będzie trójka na przykład. I to bez sternika. Różne rzeczy się, panie redaktorze, zdarzyć mogą, a Polskie Stronnictwo Ludowe, niech pan zauważy, cały czas rośnie w siłę i wychodzi z ciekawymi propozycjami. Na przykład ostatni pakiet, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Uczciwa Polska, czyli oferta dla seniorów, dziedziczenie emerytury po zmarłym współmałżonku. To teraz jeszcze wyjaśnijmy na końcu. Tak naprawdę, czyj to jest pomysł? To jest pomysł Lewicy, czy to jest pomysł PSL-u? No i obawiam się, tutaj pewnie kolegom z Lewicy to się nie spodoba, ale jednak to jest pomysł PSL-u. Mówiliśmy o tym od dawna i te pomysły tak naprawdę, ten pomysł w ogóle urodził się po spotkaniach z mieszkańcami, po rozmowach, po uwagach, po problemach, z którymi się dzielą właśnie podczas naszych wielu rozmów. I tak naprawdę powiem panu, że to jest pomysł PSL-u. Nie wiem, co na to Lewica. Pewnie oni będą mówić, że to jest ich pomysł. No, chwaliła swoje. Nie ma się czemu dziwić. Urszula Nowogórska z PSL-u właśnie, która była państwa i moim gościem. Dziękuję pani, państwu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru życzę. Dobrego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.